No, dzień dobry, witam. Nadszedł ten czas, że wróciło Spin Tires, to znaczy Mad Runner. Ale kupiłem dwa razy tę samą grę, hej, fajnie. No, i generalnie stwierdziłem, że kozak jestem i nie będę sobie żadnych tutaj samouczków, tutoriali i tak dalej robił, bo już grałem kiedyś w Spin Tires, a że to niby takie samo, czy co tam, to dam se radę, nie? No to zobaczymy, jak se dam radę. Nie wiem, czy jakieś wyzwanie na przykład zrobić. Zabierz naczepę i idź do mojego. W sumie można to zrobić, tak na rozgrzeweczkę. Jako pierwszy odcineczek z nowej serii, prawda, na kanale. Która jest kontynuacją w sumie serii ze Spin. Chyba nie, to będzie osobna. Nie wiem nawet jeszcze. Ale można zrobić wyzwanie. Tam trzeba wziąć naczepę, nie zjeżdżać na przeciwległy pas ruchu i coś tam jeszcze. Chyba nie uszkodzić samochodu. Myślę, że damy radę. Myślę, że damy radę, to jest moim doświadczeniem w Spin Tires. Kurde. Zabierz naczepę, jedź do małego miasta. Cel dodatkowy: nie uszkodź swojego ani żadnego innego pojazdu. Nie wjeżdżaj na przeciwny pas ruchu. Jadąc przyczepą, użyj kamery z widokiem z kabiny. Dobra. Okej, kamera dalej jest tak do dupy, jak była kiedyś? Nie, no jakby trochę jakby bardziej sensowna jest. No, kurde. Kamerę zrobili? Chyba, nie wiem. Biegi. No dobra, kamera jest na prawym, jest widok ze środka, chociaż te zegary są takie trochę. No nie wiem, realistyczne? Czy nie bardzo? Jak sądzicie? Co o tych zegarach? Dobra, nie wiem. Przemieść kamerę, lewy można sobie kliknąć, a biegi. Okej. Półbiegi te. No w sumie podobnie jak kiedyś to działało. Dobra, odpalamy sprzęta. Palimy sprzęta. I jest tu jakiś ręczny. Dobra, jest, na spacji też. Na początek musisz podłączyć naczepę. W jej znalezieniu pomoże ci tryb nawigacji, ale F1. Dobra. Oho, dobra, ona jest tutaj. Naczepa skrzyny z plandeką. No, duża mapa to nie jest, no ale tak typowe Spin Tiresy, także. Okej, jedziemy. Czy są tu kierunkowskazy? Nie wiem, oj. Kamera jakaś taka narówi. A wejdziemy ze środka. Myszkiem się można rozglądać, bardzo fajnie. Jademy. Nawet skręca. Nice. Jeszcze raz jadę z widokiem z kabiny takim legitnym w tej grze, kurczę, w sumie. Widzę, że prędkościomierz jest taki mało precyzyjny. Blin. W sensie, że nie ma na nim jakiejś tam skali za bardzo, tylko po prostu jest 0 i jest max. Bardzo precyzyjne info. Dam radę tutaj tak wytargać bez tego. Bez żadnych tam dodatków w stylu blokada dyferencjału i tak dalej. Przejdziemy sobie może tu boczkiem. Sobie wyłączę, bo dopiero. O, patrzcie, wyłączyłem widok z kabiny, od razu szybciej jedzie. Pa, kurde, trzeci bieg wrzuci mi. Ja pierdzielę, szalony. No, jak to było teraz tak? Widzę, że na Q i E nic się nie dzieje, czyli blokady może to nie ma po prostu takich bajerów. Jak blokada dyferencjału i napęd na 4 koła, znaczy dużo więcej kół. Może ma, może nie ma, nie wiem, nie znam się. Dobra, podłączamy ten sprzęt i jedziemy. Tylko że jak już podłączymy ten sprzęt, to trzeba będzie sobie przełączyć widok. No, tylko tak, ja się może tak ustawię i zawczasu się już przełączę tutaj na widok z kabiny, o taki o. I jedziemy aż dupnę. Będzie? Chyba to nie wyszło zbyt dobrze. Czy mam tutaj niby stanąć? Ja ją tak przepchnąłem teraz? Chyba nie zupełnie o to chodziło, ale dobra, o, czekajcie. Teraz przyda się tryb zaawansowany. Dobra, V. I to. Okej, jest. Dobra, i teraz co? Kamerka. Tryb na tu trzeba wyłączyć. F1, tryb nawigacji. Gdzie my mamy jechać? Tam mamy jechać. Miejsce docelowe. No to trzeba wyjechać tu, potem jechać w prawo i potem jechać tą drogą i tutaj se skręcimy i tu se pojedziemy i tu se pojedziemy i tu se pojedziemy i se pojedziemy tutaj i tutaj se pojedziemy i tu se pojedziemy. Tak se pojedziemy. Dobra. Możemy to wyłączyć. Widok z kabiny odpalić. I jedziemy. Nie wiem, czy ten challenge się zrobi.
mimo tego, że jakby podpiąłem naczepę, jak jeszcze nie byłem w CBK. Nie wiem, pewnie tak, bo inaczej się tego nie dałoby raczej zrobić. Tylko teraz tak, czy ja to wyciągnę przez to Bajoro teraz w ogóle? Nie widzę, lusterka są i to właściwie wszystko, bo są, ale nie działają zbyt dobrze. Ale o, mogę się wychylić, dobrze, a w prawo? W prawo się już nie mogę wychylić za bardzo. Trudno, ale przynajmniej w lewo się mogę wychylić, coś mi to zawsze tam może da. Dobra, nie ma źle. Kamera jakoś tak śmiesznie działa, ale to tam jest kwestia przyzwyczajenia, powiedzmy. Na razie jedzie, dobrze, na dwójeczce, elegancko. Blokady dyfra chyba w tym nie ma ustrojstwa, nie wiem nawet, nie mam pojęcia. Czy jedziemy przez to Bajoro, czy bokiem jakoś? Spróbuję przez Bajoro, co tam. No, to już trochę wolniej widzę. Już może on sam se przejedzie, jak to tam wygląda? Kółka się kręcą jeszcze, to dobry znak jest. Nawet chyba rączkę wystawiam przez szyby, tak coś widzę, że on sobie tak jakoś zimny łokieć robi chyba. O, wyrwie to? Się telepie całe, dobra, ale może wyrwie. No i jademy sam w prawo i czy nie można zjeżdżać na przeciwległy pas ruchu, na tej dwupasmówce? Kurde, jakaś Syberia i tu dwupasmówki mają, jak to wiele. To z działającymi latarniami nawet, wow. Kurde, jak to się telepie całe tutaj w środku, ja pierdzielę. W ogóle trochę głośne to jest, ale już tam nie będę teraz ustawiać nic za bardzo. Tu już mam skręcić w lewo, to nie była zbyt długa trasa. To mi zaliczy zjazd na przeciwległy pas ruchu? Nie wiem, tak dość szeroko wziąłem ten zakręt, niepotrzebnie prawdopodobnie trochę. Trochę topornie się tym jakoś jedzie, nie wiem, z tego widoku kabinowego jakieś tak jest dziwnie. Jak nie spin tires, nie widać tych kół, które tam walczą z... W sumie nie mają z tym warto... Ale bła! Uszkodzenia już, kurde, już nie ma. Już po wszystkim. Chciałem zobaczyć koła, które walczą z... Nie wiem... Z błotem, ale nie ma błota. Wjechałem w jakiś krzok. No, także już niestety nie będzie challenge 100%... Nie będzie challenge w 100% ogarnięty. Ale znosi mi to w prawo, to dziadostwo, kurde, bo wszystko przez to, patrz, jadę, trzymam tylko W i znosi mnie w prawo. Znosi mnie normalnie w prawo, kurde. Oj, blin. Chyba zjechałem na przeciwległy pas ruchu, co? Jadąc, ile tam, 30 na godzinę, wchodząc w zakręt, to pojechało mi na wprost. Niezły pojazd. Tutaj też chyba jechałem na przeciwległy pas ruchu. To. Przynajmniej dowieziemy to. I z trybu kabinowego może, nie wiem. Nie uszkodź innych pojazdów. No to nie trzeba było parkować jak kurde jakiś... Nie wiadomo kto. Po co im w ogóle na takim zadupie naczepa z takim tutaj... Co tam niby jest takiego ważnego, że muszę to tutaj zawieść. No. To jest to, co wszyscy uwielbiają w Spin Tires, czyli po prostu jazda przez odcinek 100-metrowy pół godziny. Bo błoto. Nie da się właściwie w żaden sposób pomóc temu samochodowi, temu pojazdowi, tylko po prostu no jechać, trzymać to W i piłować. Nie wiem, czy tu w ogóle wyciągarkę mam w tym. Nie chcę wychodzić na zewnątrz, żeby sobie to pooglądać, bo mi się challenge mi się wychallenge'uje, nie? Powiedzcie, że jeszcze tyłem to będę musiał zaparkować, to zdechnę tutaj chyba zaraz. Nie, chyba nie. Obojętnie jak, byleby tutaj dojechać. Jakaś Łada stoi, czy inny jakiś coś. Cel dodatkowy ukończenie. Cofnij, no kurde! Jak ja mam stąd potem widzieć niby jak cofam? Bez lusterek. To nie jest kurde w WTS-ie, no. Jedynie to stąd. Nie wiem, gdzie tam ta wołga stoi, czy to tam... Co to było? Można tym jeździć, w ogóle to wygląda jak samochód taki jeżdżący w sumie troszeczkę nawet, bo tak jakby fizyka mu się włączyła, jak podjechałem bliżej. Halo? Dobra, nie tak blisko, bo uszkodzimy tutaj, kurde, Władimirowi jego ukochany samochód. To będzie niewskazane raczej. No, dobra. Jest dobra. Musimy odczepić. Otwórz tryb zaawansowany, dobra. Odłącz naczepę.
Odjedź od naczepy, aby kończyć wyzwanie. A jestem ciekawy, czy ile z tych celów pobocznych, takich jakby to powiedzieć, załatwię. Jeszcze? Jeszcze? O, jest, dobra. O, dobra, czyli nie wjechałem na przeciwny pas ruchu z jakimś cudem. No, ale niestety uszkodziłem się. Więc 100% to tutaj nie ma. I zrobimy sobie drugi jakiś taki challenge. Naprawa i tankowanie. No niestety mam dwie gwiazdki z trzech możliwych. Co tutaj mamy? Odstraż przypomnę. Czekaj. Napraw ciężarówki i uzupełnij ich paliwo za pomocą innych ciężarówek i dostarcz kłody do celu, którym jest tartak. A to widzę, że jest trochę większy. Dłuższe to będzie trochę. Cele dodatkowe. Odstraż przy pomocy klaksonu 10 ptaków. Nie przejeżdżaj przez most. Znajdź i zgnieć dynię. I kot spada mi z kolan. Kocie, proszę się uspokoić. Dobra, weźmiemy. Najwyżej zacznę, a nie skończę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba, żeby już skończył. W sumie 10 minut filmu jest. Dobra, damy. Jadę dalej, kurde. Napraw ciężarówki. Dobra. Wow, hej. Mamy kłody. Ale nie ma nic, że trzeba na widoku pierwszoosobowym jechać. To dobrze, tylko tutaj właśnie nie mamy paliwa, praktycznie nic. Więc co trzeba zatankować? Tu jest stacja benzynowa, dobrze, ta mapa jest dość mała. Nie, to nie będzie takie długie, dobra, B66, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Tu są tylko naprawy, a gdzie jest cysterna? To? A, to, tylko to jest zepsute, także dobra, B66. Musimy podjechać I nareperować tamten dynks, tylko kajurzech je, chopie. Tutaj, bo dobra, po prostu tam na wprost, tylko żeby nie przejeżdżać przez most. A gdzie jest most? Tam jest most? Nie wiem, gdzie jest most. Jadę tędy tam. Tam trzeba jadę. Jeszcze raz zobaczmy. Nie, tutaj jeszcze nie przejeżdżamy. Tu jest chyba most, a tutaj jest nie most. Tędy sobie przejdziemy, żeby był challenge załatwiony. Dobra. Dobra, czyli dalej pod na przykład M mamy w tej chwili napęd na 4 koła. Już właśnie w tej chwili wjechałem na głaz, także już pojeżdżone, dziękuję bardzo w tej chwili. Ej, serio. Dobra, jest tu wyciągarka. Jest wyciągarka, dobrze. Działa tak jak kiedyś działała. Także dobra. Spintajersy, proszę państwa, dobra. No i to są spintajersy, a nie jakieś kurde dwupasmówki z naczepami. Kurde, balans. To przynajmniej wygląda jak spintajersy. Tylko coś zrobili z grafiką, że jest jakaś taka chyba bardziej. Nie wiem, czemu taka mgła jest? Czy na Syberii zawsze jest mgła? Taka permanentna, gęsta mgła. Czy to jest w ogóle Syberia? Może to przedmieście Radomia? Nie wiem. Pozdrawiam Radom. Nie mam nic do Radomia, proszę mnie nie bić. Dobra, ten bieg to by można było jednak na jedynce jakieś jechać, by było chyba szybciej. Ale dobra, gdzie ta cysterna stoi? Cysterna stoi tam po lewej. Kamera jest dalej trochę dziwna, ale wydaje mi się, że kiedyś była dziwniejsza. Teraz nie ma aż tak źle. Dobra, to mi pozwoli przeprowadzić naprawy. Okej, okay, tryb zaawansowany, czyli tutaj na to, tutaj, tyk, o, jest. Nareperowane, dobra. No i to tyle. To wyłączamy, zmieniamy się na B131. Odpalamy silnik, puszczamy ręczny. Wybierzemy sobie tylko teraz jeszcze, no do stacji benzynowej. Akurat już mam mapkę ustawioną, dobrze. No i jedziemy, no i fajnie. Blokada dyfra tutaj też jest. Napęd na 4, znaczy 6 kół, czy tam ileś też jest, także mamy radę tym przejechać wszędzie. Nawet pewnie nie będzie mi to potrzebne, bo tutaj nie ma chyba aż tak strasznie kiepskiego terenu. Zobaczymy zaraz. A włączymy sobie te gadżety wszystkie. Się paliwem nie trzeba przejmować raczej, bo jedziemy właśnie na stację benzynową, która jest jakieś 50 metrów stąd. Nie, ile? Ile jest metrów stąd? Nie wiem, no ale tam w kilometrach na pewno się tego nie liczy. W tych spintajersach są malutkie te mapki wszystkie zawsze, więc nie ma jakoś strasznie dalekich dystansów. Co prawda i tak dość długo się je tędy jeździ, no bo tu prędkości są rzędu, nie wiem, 10 na godzinę, czasem mniej. Dobra, tankujemy bezołowiałą, proszę. Wiesz, w sumie to nie wiem jaka to jest, boję się nawet ten... Zatankuj, dobra, zatankuj. A do pełna, co tam. Teraz wróci, zatankuj C255. Na zakręcie, nie wiem, blokadę można by wyłączyć może lepiej. Nie ma tu aż takiego bajora. W ogóle tę blokadę można by wyłączyć. No tutaj jest drzewo. I tam. Pojedziemy na samym napędzie na wszystkie koła. Powinno też wyciągnąć. Nie, jakby pognieciona jest, albo mi się wydaje ta... Nie, chyba tak ma być. Chyba tak ma być, nie wiem.
Dobra, jadymy. Jakie prędkości tutaj osiągnę? Może zobaczmy, jak to wygląda. To nie jest kamera ze środka. To jest kamera ze środka. Wygląda w sumie trochę podobnie jak wtedy. Ta deska rozdzielcza nie jest, no, jakoś realistyczna, czy coś w tym stylu. Wnętrze troszeczkę pozostawia do życzenia, jakby miał być szczery. Czy ja miałem jechać tutaj? Ta, dobra, tu już... Ale kurde, trasa długa, ja pierdzielę. Dobra, zaraz będzie, a i tak spalę pewnie z 10 litrów, tyle co z kurde. Ech. Dobra, i nie przez most, tylko przez brud się trzeba będzie przeprawić. Ale to nie będzie takie trudne. No z moim doświadczeniem w spinterjeszach to myślę, że problemu nie będzie, kurde. Już kurde, jeździło się po takich terenach, kurde, takie rzeczy się robiło, kurde. Dobra. Tankujemy tutaj to. Do pełna proszę. Dobra, to se zgasimy. Gdzie to się gasi? Dobra. Jedziemy tym, to odpalamy. Puszczamy ręczny. Włączamy sobie nawet na wszystkie kapcie i jedziemy. Tylko teraz tak, mapka tutaj, teraz nie jedziemy. Aha, to jest jakiś prąd pokazany, czy głębokość? Głębokość chyba. O, ciekawe, no ale tutaj mamy widać płycej. Więc se tu przejedziemy tak. Tutaj była chyba troszeczkę lepsza droga. Ale w ogóle te drzewa, widzę, się ruszają. Co jest dość takie creepy trochę, bo to nie wygląda jak drzewa. Mam mieszane uczucia co do tego, dobra. I tutaj mamy dostarczyć deski. Krótka trasa, 326 metrów. No to panie, to w minutę się powinno dać przejechać, nie? Dobra, jedziemy tym ustrojstwem. Może ja bym spróbował tak, gdzie jest? 1 plus, o. Dawaj, kurde! Ciś to, dawaj. Blokada dyfra i ciśniemy z tym. Jedziemy z tym światem. Spalimy pewnie 100 litrów na metr. O, widzę, że ta 1 plus to tak tutaj, kurde, dobra, klinć kołami, bier przyczepności szukaj. Damy radę. Albo i nie. Dobra, to może jedyneczka. Dobra, na jedynce trochę lepiej idzie, koła się kręcą wolniej. Zwiększy tam współczynnik, kurde, nie wiem, współczynnik balans, kurde, balans, współczynnik taki, współczynnik KBO, proszę bardzo. Że jak koła się szybciej kręcą, to mają mniejszą przyczepność i coś tam, a jak koła się kręcą wolniej, to lepiej jest ogólnie rzecz biorąc. W sumie to teraz to wymyśliłem. No ale tak na chłopski rozum, nie? Dobra, i tutaj skręcamy. No te rzeki, tak na mapce to wygląda groźniej, powiem wam, trochę niż teraz tutaj. Jeszcze zaraz tylko wyjdziemy i 1 plus. I dawaj, kurde, jedź tam. Blokadę se ta... Nie, niech będzie włączona jeszcze chwilowo. O, albo i nie. Dobra, jednak jedynka. Ale tu jest płycizna, kurde, nie przez takie rzeki się już przejeżdżało, kurde. Co to jest? To jest jakaś kałuża, a nie rzeka. A się potem będę dziwić, jak będą troszeczkę trudniejsze te misyjki już. Bo mapki większe, bo i to. Dobra, dyfer sobie wyłączymy, znaczy blokadę dyferencjału. I tak kręcą się wszystkie kapcie. Bardzo ładnie. O nie wiem, ta 1 plus to taka chyba tutaj jest nie bardzo. Zbyt tu grząsko. W dalszym ciągu, no ale przejedziemy i tak. Co to dla mnie? Tylko że można by było tak trochę szybciej, bo już powoli 20 minut idzie, także to akurat by było fajnie, tak. Odcinek ze Spin Tiresów akurat tak maksymalnie z 20 minutek. Bo tutaj bym sobie mógł jakiegoś skina, kurde, zrobić, nie? Jak się to wyłącza teraz HUD? Nie wiem. Ale dobra, będę miał. O, proszę bardzo, tak się oddalę i będzie eleganckie tutaj. Proszę bardzo, elegancka miniaturka. O, proszę bardzo. Se potem zrobię screena już na film, już z filmu. Oj, a tylko tutaj trzeba wjechać troszeczkę pod górkę. Włączymy sobie blokadę dyfra i teraz jak ciągnie, kurde, teraz to idzie. A ja jestem ciekawy, co zrobili z tymi drzewkami, bo te drzewka potrafiły zatrzymać taki pojazd. Mimo tego, że tak w prawdziwości to się powinno po prostu złamać pod takim pojazdem, albo się wcisnąć gdzieś w ziemię i tyle, i nara, albo przepchnąć to jakoś. Wtedy się pojazdy w oryginalnych Spin Tiresach potrafiły zawiesić na tym, i tak trochę boję przejeżdżać koło takich tematów zawsze. Dobra, włączymy sobie tę blokadę jednak, bo chyba z tym lepiej troszeczkę ciągnęło. Damy sobie automat, zobaczymy co automat na to powie.
Drugi bieg wrzucił. No i tu już jest zaraz start, tak więc... O, znowu pierwszy bieg wrzucił. Dobra, przejdziemy sobie na skróty, by taki rebel tutaj... O, proszę bardzo, przez Belgię. Dobrze, czyli coś tam chyba jest z tym lepiej, bo się nie zatrzymałem. No i dobra, witam. Rozładuj. No, a, kurde, odstrasz 10 ptaków. Nie zrobiłem tych, zapomniałem całkowicie o tym. 9 minut to zajęło. Znajdź i zgnieć dynię. Nie wiem, gdzie to była dynia, nie zwróciłem. Kurde, zapomniałem o tych ptokach, bo to wystarczy po prostu klaksonować i ptoki uciekają. No, ale cóż. Mamy w każdym razie jedną gwiazdkę. Nie przejeżdżaj przez most. Nie przejechałem przez most. I o tym pamiętałem, a o ptokach już nie pamiętałem. No, także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo, to jest Spin Tires Mud Runner. Będzie więcej, bo z Spin Tires mi się fajnie grało. Jak mi się skończą wyzwania, to będziemy robili może jakieś mody czy coś potem, albo inne tam single player czy coś, zobaczymy co będzie. Także dziękuję bardzo za obecność. To nie jest live. Nara!